Он мне чего. Wypierdziela Gosiu. O Boże. Ale mnie zraszował. O come on. Siemano, ja jestem Jankes, witam serdecznie na kanale. Z góry przepraszam za jakość audio, ponieważ dostałem od Gejzina maszyny do testów i postanowiłem nagrać je będąc jeszcze na urlopie nad morzem. To co widzicie, to jest konstrukcja z lat 60. na Battle Ratingu 7.7, czyli no w sumie na takim jak powinny się znaleźć. Ale wiecie co? Chcecie przenieść to na 9.0? Bardzo łatwy sposób. Cyk. Załóżcie temu leopardowi jedynce modularne fartuchy przeciwhitowe i dodajcie stabilizację. Plus jeszcze parę tam pierdół typu Noctowizja i macie maszynę na 9.0, która o dziwo właściwie sprawuje się naprawdę nieźle. Jest to naprawdę dobry czołg. Zresztą zobaczycie sami. Tutaj, jeżeli chodzi o pancerz, no to jak wiadomo, Leopard jaki jest, każdy widzi, natomiast tutaj mamy grube, naprawdę grube kompozytowe fartuchy boczne. I one niesamowicie mocno ratują nam dupę, jeżeli ostrzeliwuje nas helikopter. Te rakiety po prostu się rozbijają. No czasem zdarzy się, że coś tam rzeczywiście w czołgu się uszkodzi, tak jak na przykład, nie wiem, dostaniemy mniej więcej tak tutaj. Zamek działa po prostu, zamek działa, pada w tym czołgu notorycznie, ale o dziwo załoga ma bardzo, bardzo, bardzo dużą szansę na przetrwanie, co zresztą sobie zobaczycie w bitwach, które zagram, bo zagrałem do tej pory dwie bitwy tym czołgiem i sobie zobaczycie, jak on się sprawował bez obeznania jakiegokolwiek z leopardami, ponieważ ja w swoim drzewku niemieckim robię dopiero pierwszego leoparda i nie mam obeznania, jak się gra z tymi maszynami. Myślę, że poszło mi naprawdę nieźle jak na moje umiejętności w ogóle grania w tę grę i umiejętności grania tymi konkretnymi maszynami. Aha, i czym w ogóle jest ten rzeczony Mexas w nazwie tego czołgu? Tutaj mamy oznaczenie kanadyjskie, czyli C2, czyli modyfikację właśnie kanadyjską. Mimo tego, że jest w drzewku niemieckim, jest to modyfikacja kanadyjska tegoż Leoparda. Mexas jest to Modular Expendable Armor System, czyli armor, zestaw pancerza kompozytowego, modułowego, który można sobie po prostu założyć na czołg. Został zaprojektowany w pierwszy raz, został przedstawiony w 1994 roku. Natomiast z danych, które są bardzo szczątkowe o tym czołgu konkretnym, o C2A1, jest to prawdopodobnie modyfikacja przeprowadzona w 2006 roku, ale jeżeli ktoś ma bogatsze dane na ten temat, niech się udzieli w komentarzu, bo ja po prostu nie wiem i nie mam zielonego pojęcia, gdzie znaleźć takie dane. Są naprawdę szczątkowe, że jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału i zapraszam również na Twitcha. Link macie w opisie, streamuję w niedzielę, wtorki oraz czwartki. No, tylko nie teraz, bo tak jak mówię, jestem na urlopie, ale za jakiś tydzień wracamy do regularnego streamowania, także życzę miłego odbioru i widzimy się w pierwszej rundzie. Cześć! Bardzo niskiej rozdzielczości termowizja. O, wow. Może w końcu się przekonam do leopardów. O, kolejny C2A1. Zaroi się od tego zaraz. Zobaczycie. Dobra, tam już nas... Myśmy sobie poradzili. Uff! Uff! What a nasty shot! O, źle, 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 źle.
Okej, okay, jeszcze raz. Ale asysta wskoczyła. Nice. Złego respa pojechałem, po prostu nie lubię tam jeździć, ale trudno. Już polecimy sobie z góry. Mam wrażenie, że bez tej termowizji jest dużo, dużo lepiej. W każdym razie, no nie służy mu, bo jest... Chuj, mała rozdzielczość. Nie wiem, czy w Abramsie nie jest lepsza termo. Niestety nie mamy elewacji na ten samolot. Dobra, nice, dostał. Okej, co tu się dzieje pod tym A, że obskakujemy taki wpierdol? I się te GM-ki latają. Dobra, będę uważał na wskazane. O, jest. Aj. Dobra, jedna bestia mniej. Pewnych sygnatur. Tam po prawo pewnie będą. Dobra, puszcznijmy trochę do przodu, co? A, kosmoczołg. Tym na 9-0? Naprawdę? Co on tu chciał? Ale faktycznie bomby przetrwał. To nice. Chyba dostałem z rakiety z helikoptera. Tea. Szybko, frontem. Nie widzę żadnych sygnatur. Ale coś tu naszych wymiotło, fest. Co tu się czai? Fajnie, że ma neutrala. Po lewej stronie słyszałem granaty. On chyba jeszcze ma kolegę. A nie. O, dwa naraz gościu pieprznął. Wow. Fajnie by było dymiacze jeszcze sobie uzupełnić w sumie na tym punkcie. Skoro już tu jesteśmy. O jest. O jest. Dostał jakieś trafienia.
Tam są jakieś polotki, zobaczymy, czy bym to wysnajpił. Oś ty, kurwo, jana. Polotki radarowe, także trochę strach podlatywać do tego. Widziałem tam szwedzką pelotę, bo chyba ta, na Szwedów gramy. Z butlą gazu na czole. No. Aha, ona już zdechła. Super. W sumie w tej rundzie trochę podbijaliśmy. Coś tam zniszczyliśmy. Za dużo się nie działo. Zobaczymy, co będzie się działo w następnej. Helikopter. A, ta alueta. Dziwnie, jak nie wiem co, ale hej. W ogóle od ostatniej łatki coś dziwnego wydarzyło mi się z grafiką. Jest jakby dwa razy gorsza. Jakby piksele mógłbym liczyć. Coś dziwnego, muszę zerknąć w ustawienia, może tam się coś zmieniło. Nie. Przepraszam, pani helikopter. Aha, leci w dół, dobra. Chyba. Tak. Dobra, rozproszył mnie na tyle, że się nie patrzę w przód. A powinienem. Cały czas go słyszę. Ufa, w przód i zerknijmy, co się dzieje na tym. O. A. Vickers. I za nim jeszcze jeden. O, i popsuli mi zamek działa. Nie podjeżdżaj tu. Fuck. Tak, come on, nie naprawiło mi żółtej gufy? A, tu coś było. Dobra. Tam widzę kolejnego. Najpierw zajmijmy się tamtym, którego widzę. O, masz ci. Uch, dobra. Potrolujmy go pancerzem. Jest. No. O nie. O Jezus, ilu ich tu jest? For fuck's sake. Muszę się schować. Naprawić tę lufę. On mnie ci ugoni. Pierdziele, gościu! O Boże! Ale mnie zraszował! O, come on! O, come on! To było stresujące. Właśnie uniknąłem solidnej bomby.
Artillerie Feuer bereit. Oh nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Czy to jest... nie. O. Świetnie. Tu, ślepoto, tu! Dobra, zrzucę sobie dymek. Tak mi się uzupełni. Okej, ale wszyscy w czołgu zdrowi, także to jest plus. Zrzucę sobie jeszcze trochę więcej dymu i objedziemy tamtego. Gdzieś tu się kręcił. Bo tego obla słyszę tak, to tylko ten obl. Robię bardzo głupią rzecz. To nie był obl. No. T-62. Dobra, no to jeszcze raz. Co? Za respem mamy gada? Dobra, to tak tego nie można zostawić, jakby, no sorry. Na pewno nie jest to dla niego fun time w tym momencie. Tyle trafień artą. Pokaż pysia. Jak mi zaj... Dawaj go, dawaj go, Gepard. Zmęcz go. Bye, have a great time. Gepard! Gepard! Gepard, nie! No Jezus, tyle naszych było potrzebne, żeby go zniszczyć, come on! O nie! Almost fun. Almost fun. Ale czołg mi się naprawdę podoba, bez kitu. Yes. Trochę żałuję, że nie robiłem gwiazdek tych czołgowych, tylko lotnicze. Ale może wyżebram go sobie na stałe. Albo po prostu kupię kupon, bo jest nawet spoko. Po lewo słyszę mocno. No właśnie, BMP-2. Come on. Spróbuję dziabnąć tego BMP-ka. Nieszczęsnego, chociaż on też nie może dziabnąć, a tu jeszcze leci samolot do tego.
Naprawdę tylko trafienia? O, jednak. Dobrze. Mocno, mocno puszują tutaj. Widziałem skąd. Widziałem co. Rushuje. Dobra. I cyk. Zaraz mi coś od dupy strony objedzie i tyle z tego będzie. Dobra. Kto do mnie śmiał strzelać? A jest, 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 jest. No bo karabin popsuł. Spoko. Dokąd uciekasz? Dobra. Uff. Coś dziebnęło geparda. Nice, atak otwarty. Teraz pozostanie czekać na samoloty. Jak byk, kurna. Przylecą tu samolotami i obombią to co. Po prostu nie wierzę, że nie. Serwer nie odpowiada, wybornie. O tak! Super. Fajnie. Good job, Gajin. Good job. Taka fajna bitwa, serwer nie odpowiada. Good job, Gajob. Yeah, it was an intense experience. You know, I just did the work. Watched a lot of retarded people,
Spent time with them, observed them, watched all the retarded stuff they did. Then again, I always found mere observation in and of itself is a tad rudimentary. Sometimes we gotta dig deep in the mind to a motion painter. Thus begin. Diagram the source of the pain and that living. You know. Yeah, living.